tam 3 minuty to najlepszy czas na Twoje nawrócenie, więc zacznijmy rozważać Boże Słowo. A dzisiaj właśnie o nawróceniu, że nawrócenie jest czymś najwspanialszym na świecie. Bardzo warto się nawracać, żeby nie było nam biada. Bo biada tym, którzy dzisiaj się śmieją, którzy dzisiaj w tym świecie odnajdują tylko swoją radość. Bo można się cieszyć światem, cieszyć grzechem, cieszyć to jakoś tylko ludzką przyjemnością. Ale no właśnie, dzisiaj jest nam do śmiechu, a jutro już tak nie będzie. To jest tak nawet, że pewne rzeczy dzisiaj nam sprawiają przyjemność, w tym momencie jej spełniania są grzeszne, a potem mamy jeszcze większy niepokój, jeszcze gorzej się czujemy. Więc jak ktoś tak chce trwać, no nie polecam. Ale właśnie, bo dzisiaj święty Paweł w pierwszym dzisiejszym liście, dzisiejszym czytaniu, liście z czytania pierwszego, pokazuje nam, czemu zadać śmierć sobie, jakim grzechom, jakiemu złu. I pokazuje właśnie, że to jest niesamowity sposób tego, żeby być szczęśliwym. Poczytajcie sobie to dzisiejsze czytanie, macie tam je na dole, tutaj, tu. A jak coś z tego odnajdujesz w siebie, to zadaj temu śmierć, mówi święty Paweł. A najlepiej właśnie po prostu, jak to się robi, nie wystarczy Pana Boga wypowiedzieć w sercu. Trzeba iść do spowiedzi, już Ci mówię, drugi dzień z kolei idź do spowiedzi, oddaj to Panu Bogu w końcu. No, spowiedź jest naprawdę niesamowitym sakramentem, niesamowitą przestrzenią spotkania z Bogiem miłosiernym, który wyrywa z naszych serc grzech, on nie tylko je przykrywa, on nie tylko sprawia, że a tam było, ale jakoś to jest przypudrujemy, czy jakoś tam zamake-upujemy, czy coś tam z tym zrobimy, ale rzeczywiście ten grzech usuwa i naszą duszę stwarza na nowo, a chcemy być nowymi ludźmi, chcemy być szczęśliwi. Więc idźmy do spowiedzi. Taka jest prawda. Więc pozdrawiam Was tą środę bardzo serdecznie. Niech Wam Pan Bóg błogosławi na cały ten dzisiejszy dzień. A jeśli chcesz iść do spowiedzi, to w końcu idź. Ileż można czekać. Jezus tak chce Ci przebaczyć, tak chce Cię na nowo stworzyć i dać Ci takie rzeczy. Naprawdę poczytaj pierwsze czytanie, bo ono myślę, że może być bardzo do Ciebie. I wybierajmy to, co jest błogosławieństwem, nie biada. Po co mamy biadać w wieczności? Lepiej trochę tutaj się pomęczyć, a potem cieszyć się na wieki z naszym Bogiem, naszym kochanym Panem Jezusem. Niech On na ten dzień Wam błogosławi. Więc z całego serca, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech to błogosławieństwo spocznie na Tobie i pozostanie na zawsze. I umocni Cię do walki o Twoją świętość, bo trzeba być świętym. Trzeba być świętym i Ty możesz być świętym. Nie wierzysz? No to najwyższy czas wziąć się do roboty. Idź do Jezusa, idź do spowiedzi i nawróć się. Do zobaczenia i pa!